Wczoraj miałem okazję po raz pierwszy zobaczyć motocykl marki Moto Guzzi, model Brewa 750, czyli jak to niektórzy nazywają ten model Wiatr 750. Jest to motocykl o mocy 49 lub 36 koni mechanicznych w układzie V2 o pochyleniu 90 stopni. Moment obrotowy tego motocykla to około 55 Nm. Masa to jest jakieś 197 kg na mokro. Wysokość siedzenia to 790 mm. Motocykl jest podatny na drobne i poważne usterki i niestety odbiega daleko do tyłu z bezawaryjnością od konkurencji z kraju kwitnącej wiśni. Motocykl jest chłodzony powietrzem i już posiada wtrysk elektroniczny Weber Marelli. Kapcie z przodu to 110 i 130 z tyłu. Co mnie zaskoczyło, to znikome przechylenie się motocykla, czyli silnika, po dodaniu gazu na biegu jałowym. To jest taka przypadłość pracy wzdłużnego V2. Gdy silnik został odpalony, to nie było po prostu tego przychylenia się na boki silnika i motocykla. Było po prostu to znikome. Nie tak jak w motocyklach z takimi silnikami o większych mocach i o większych pojemnościach. Motocykl ma niezłą dynamikę i brewem można rozbujać do 175 km na godzinę. Po odpaleniu V2 usłyszymy przyjemny, niski bulgot. Hamulce to oczywiście Brembo z przodu, czterotłoczkowy zacisk i tarcza 320 mm. Pozycja za kierownicą jest wygodna, motocykl jest bardzo poręczny, jest mały promień zawracania, dobra elastyczność na pierwszych czterech biegach, jest elektroniczny zestaw przyrządów, pomimo że jest analogowy obrotomierz i prędkościomierz, są silniczki krokowe. Na razie to na tyle. Myślę, że druga część materiału będzie o wiele ciekawsza.